Dzień dobry, a ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście jestem Zdaby Króliczka i powiem wam z ręką na sercu, że tak sobie siedziałem, patrzyłem, gdybałem, liczyłem kolejne dukaty, które uciekają nam na pożyczki, bo tych pożyczek jest coraz więcej. I nagle zobaczyłem, że Osman usilnie prosi mnie o prawo przemarszu i sprawdziłem, po co on mnie prosi o to prawo przemarszu. Ano o to, bo on walczy z Węgrami i więc wiecie, nasza taktyka na szczura, czyli wbijanie się na trzeciego, no my sami nie jesteśmy w stanie żadnej wojny 1 na 1 wygrać, jesteśmy państwem tylko teoretycznym, tak biednym, tak może nie zacofanym, ale tak biednym, że aha, to jest dramat. Dlatego nasza taktyka na szczura musi nam dać kolejne pieniądze, kolejne prowincje. Dlatego wykorzystałem moment, że Osman wbił się Węgry, my również je przeatakujemy, a wy wykorzystacie ten moment, by zostawić łapek w górę i soczysty komentarz. Zaatakujemy Węgry od góry, a tu... Kurde, chciałem dojść się do Wołoszczyzny. Potrzebuję tego. Tu jest fort obrogany już przez Krym. Więc będziemy musieli stanąć sobie na tej prowincji, która będzie naszym wargolem. Poczekać, aż oni zdobędą Krym i bardzo szybciutko wyjść tu i zablokować oblężenie tego. A wy tymczasem wchodzicie na Zemplin i tu chciałem jakiegoś dobrego generała z Siege'em. No dobry jest, ale bez Siege'a, kurwa, ja potrzebuję chłopa od Siege'a. W sumie, wiecie co? Czy ja chcę się jeszcze bardziej zadłużać? No nie, bo mi nie stać na tą artę, nie, no żartowałem z tą artą, bo odwalcie się, odwalcie się. Przy dobrych wiatrach, aha, ja nie jestem w stanie tego oblegać, przy dobrych wiatrach przede wszystkim musimy zatrudnić nowego doradcę. Może być ten połowę tańszy z jakiegoś eventu. Daj z... Czekajcie, ile to ja mogę zabrać? 4. Mogę jeszcze zabrać? Będzie za mało, mogę jeszcze zabrać. Okej, okay, to pójdziecie na ten trenczyn oblegać. To są góry, mam nadzieję, że oni mi się tu nie wbiją. A daję do Mace Manpowera. Brandenburgia została Holy Roman Empire'em, naprawdę? Brandenburgia? Co tu się wydarzyło? Habsburg? Wilhelm? Habsburg? Czemu Brandenburgia jest cesarzem? Co wyście zrobili? Dlaczego Brandenburgczyk? Habsburgowie się w grobie przewracają. Nie widzę armii węgierskiej. To bardzo dobrze albo bardzo źle. Chciałem zobaczyć, jak... O, tu jest armia węgierska. No i to mi się podoba. Super, tu jest armia węgierska. Nice. Nice, czekajcie, bo trzeba czatować na fort w ten, w Besarabii. Znaczy, fajnie byłoby to zdobyć, ale prawdopodobnie Ottoman weźmie to dla siebie i znowu nie będziemy mieli Ken Intu może. O, 21. Jednym okiem patrzymy, czy tu nie wychodzą gdzieś armie Węgier, żeby uciekać, bo to są góry, nie chcę tu walczyć. A drugim okiem patrzymy, kiedy Krym padnie, żeby się rozlać. Tak, oko lata lewo-prawo. Oko lata lewo-prawo i patrzymy na oblężenia. A, i w sumie mój dyplomata nic nie robi, to poleci, robi spajnet urok na ciebie. Tu zrobi kolejnego bożego klejmika. Okej, okay, nice, nice. Bo zaraz też Litwę atakujemy. Litwę chyba jeden na jeden naklepiemy. Co się dzieje? Prestiż co najmniej 10. No z prestiżem u nas kiepsko. Możemy to zrobić. I pointy nam i tak na razie się nie przydadzą. Na ile trzecie? No, na 3 chcecie. Nie odpalę nawet do tego. Chociaż... Nie, nie jesteśmy. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, dobra, nice. A tu w sumie wyłącz, bo ja to odpaliłem, bo boostowałem. Weź mi to wyłącz, tak. Dobra, padło, szybko, tu, cyk, cyk, szybko tu, go, 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 Power Rangers, Gruzja, Royal Mariage, może jakaś unia personalna czy coś? Ile masz lat? 30. No, przy dobrych wiatrach kopnie w kalendarz. Dobra, zabezpieczone. O nie, oni będą przed nami, jak oni tak szybko autostradą przelecieli, widzieliście to jak szybko? Patrz, był tu i cyk, jest tu. No nie, no dobra, nie zbędę tego fortu, ale przynajmniej te prowincje przykleję. O, Bohemia dała mi 70 dukatów. Widzicie, i to jest dobry sojusznik. To Royal Mariage jak najbardziej, to spłacimy jednego pożyczka. Jezus, muszę zbić tam trochę inflację. Co to właściwie daje inflację? Construction, Fort, Mercenary Cost, Infantry Cost, Heavy Shipy, Galery, Advisor Cost. Zbij to trochę, ile możesz, kurwa. Dawaj Patriarch Authority jak najbardziej. Znaczy mamy ekonomiczne, zaraz dla nas nie powinno być problemem to wszystko. Chodź tutaj to oblegać, jest. Powinno to szybko paść i pójdziemy na PS. Szkoda, że tu nie mamy żadnego fortu. Mamy wszystkie prowincje. Dobra, dawaj. Okej. Okay. Nice. Jeszcze Landstadt. Landstadt bym mu z White pisał jak najchętniej. Dobrze, że Węgrzy tłuką się z Osmanem. Mówię, no my taktyka na szczura. Jaki kraj taka taktyka? Taka doktryna szczurza. Niektórzy latają z Blitzkriegiem, niektórzy z Massassaultem, a Ukraina ma doktrynę szczurzą, tak? Duża doktryna na nasze. W ogóle zobaczcie, jak ta ameba pięknie się rozpościera kijowska. Tu cyk, tu jedna niby nóżka, tam druga niby nóżka, tu trzecia niby nóżka smyra Moskwę od dołu, no. O, fort padnie, nice.
W ogóle nie mam problemu z manpowerem, nie? Bo w ogóle bitew nie to trzeba. Jedyne co my robimy, to oblegamy. Dobra, padnie tu fort. W sumie byłoby przejść. Dobra, zempling padł. Od razu dawaj na peszt. Od razu. A tą jedynką się tu rozlewaj. Tu gdzieś jest kopalnia złota, nie? W Honcie jest kopalnia złota. Ty dasz radę tam zajść? To wal to, kopalnia złota. Jakbyśmy jeszcze w tej wojnie kopalnię złota przytulili. O Jezus! Czekaj. Dzban zszedł z pesztu, okej. Okay. Dzięki za stolicę. W teorii. Dobra, dawaj tu. Czy tylko kopalnię złota przytulimy. Ty, armia węgierska istnieje? Istnieje i to bardzo istnieje. Trzeba uważać. Kiedy chłop widzi 20 tysięcy i się boi. Dobra, tu jest 10 tysięcy, tu jest 1000. Przegrali jakąś bitwę, się wycofują. To niedobrze. Jak się wycofują, to pewnie do Landsztatu się wycofują gdzieś tu. Gdzie jest? To jest ten, tak. I mogą tu wracać przez moje terytoria. Tu Osman sobie rubasz nie biega. Okej. Pont pad, przejdziesz dalej, przejdziesz dalej. Tu w ogóle dziś są ci ortodoksi, Rutenian jest. To fajnie byłoby przytulić. Nie robię też na razie żadnych papet. Czekajcie, bo mi spadło ten, a nie mam dyplomaty, fuck. Nie po... No i właśnie tego się bałem. Shit, uciekaj! Run, you fools! Dawaj na to fort w górach, trzeba wzmocnić, bo jak mi się wbiją w ten fort w górach... No właśnie. Zostaw jedynkę. Zdążysz? Fort w górach. Jezus, ale to zaboli. Minus 2, 3, 3, 105, 3, 6. Wiecie co? Odpalmy ikonę Bożą. Dyscyplinka. Nie wiem, czy to uratuje, ale odpal to. Odpal to. 110. Dyscypliną to wygramy. Dawaj tą jedynkę. Wygramy to. Dyscypliną to wyratujemy, ale... Kurde, nie chciałem na razie przepalać tego Patriarch Authority. Dobra, wygraliśmy. Nice. Wracaj do Pesztu. Bo chciałem jak najszybciej wbić setkę. Ale trudno. Nie mogliśmy przegrać tej bitwy. To są zbyt ważne bitwy teraz. Znaczy, każda wojna jest teraz ważna. To jest 10 tysięcy jeszcze. Trzeba uważać. No, mamy 14 warscora. Si. Musimy też skończyć tą wojnę przed Osmanem, żeby nie zostać sam na sam z Węgrami. Bo ich nie naklepiemy. No dobrze, chciałem Litwę atakować, bo zaraz tam by się trus skończył. Ale widzę, że nie jest mi dane. Oho. Nie wiem, czy nie stanąć na tym forcie, byle na nim stać. By chłop tam nie wszedł, tylko... O kurwa. Dobra, zaryzykuję to jedy... Teodoro Hercegowina! Naprzód, towarzysze! Za wolność naszą! Chociaż czekajcie, czy ja ich potrzebuję? Czy ja chcę przepalać te fejworki? Hercegowina by się mi przydała na wojnę z Osmanem. Nie, dobra, zostawmy ich. Oni, o kurwa, no i tracę tą jedynkę. Zachciwie. Znaczy i tak mam za duży force limit, za dużo pieniędzy tracę, ta jedynka była. Ty, my to wygramy. My to wygramy dzięki Osmanowi. Jeszcze moje oblężenie jest. Znaczy, nie oblegam tego, ale... Ale przykleiłem się. O, national tax. Biurokracja na Ukrainie jest spoko, nice. Chociaż z tym Teodor... Teodor będę czegoś brał? Teodor na przykład z Great Ordą by mi się bardziej przydał, jakbym chciał sam na sam walczyć. Okej. Okay. O, peszt padł, super. Teraz tak, ta armia do oblężeń leci oblegać. A ta jedyneczka to sobie może zająć tego frajera, czy co? O, kolejny padł. Jeszcze jest jeden fort, nie? To dajecie na ten fort. DC. Okej, w teorii będziemy mieli wszystkie... Mamy coś do nawracania? Mamy do nawracania. Minus... No, ale tak średnio. Trochę duży influence będzie. Opór duży. No ale w sumie jesteśmy krajem ortodoksu i innych koła ortodoksów. Musi być duży influence Boży. Okej. Okay. Nie oblegacie tego, bardzo dobrze. Tu tak, stakłaj pójdzie im armię. Bardzo mądrze. Nie chcecie łać pisika z tym landsztatem? Nie chcecie. Tu cyk. Klejmik Boży. Dziękuję. Boży klejmik poszedł. Trus 85 był, si. 85. Beli, jest. Czekaj, czy oni to zaczęli... Kurwa, co za dzbany jedne. No dobrze, no to rozchodzimy się tutaj i oblegamy co się da w takim razie. Rozchodzimy i oblegamy się. O, bunty! O kurwa, na Wargolu mi bunty walnęły. Szybciutko. Nie mogę Wargola tutaj stracić i przejście do tego. Może fort odbiją przy odrobinie szczęścia. Tu jeden fort oblegamy, jest. Tak, bo tu Osman pewnie zaraz też przyjdzie. Szybciutko. Run! Raz, dwa, trzy, Wargol! Nie! Wargol oddaj! Oddaj Wargol! Pan... O nie, mój jedyny staczek! Dostaw kopalnię złota! Tak, on poszedł na poświęcenie. Tak, bo tu już Osman leci. Wbijaj się. Szybciutko, żeby mi nie ukradł tej prowincji. I pisujemy chyba zaraz. Nie, no mogę jeszcze powalczyć.
23 dukaty kolejne. Okej. Oko. Claiming Boży, fabrykuj claim, no cokolwiek, jest. Tak w razie czego, ty chcesz White Peace'a? Jesteś ty. Po co umierać za Węgry? Nie chcesz jeszcze. Osman przyjdzie ci i wyjaśni, jak wygląda sytuacja. To jest mój koleżka. Palnia złota? Nice, dobra. Pieniędzy ile? 134, mało, a maksymalnie? 480, mało. Chciwość mnie zżera. Dobra. 7 na 4, ale muszą być te relacje, Boże? O nie, ty, bo odbiją tego. Zdążymy? Czemu tak szybko im to idzie? 3 w siege'u. Co za ludzie. Ty no nie gadaj, jeżeli tam potem Osman wejdzie i przejmie to oblężenie. Czekaj, czy wy spisowaliście? Nie, nie spisowaliście. Ciekawe, zresztą on ma 58 warscore, jak on żadnego, ma jeden fort tylko. No dobra, dobra. Osman mi uratował oblężenie, nice. Osman mi oblężenie uratował. Ty, a ty nie chciałbyś zostać... A, tu już Osman cię oblega. Tak myślałem, czy nie zrobić z niego papeta w Rzeszy i zacząć szerzyć Ukraińców w Rzeszy, ale jakbym go wezwał osobno, bym walczył z gigantyczną liczbą w sumie trzech krajów dodatkowych. A tak to go nie zwasalizuje. Nie no, nie porąbało mi jeszcze, żeby wasalizować HRE. Okej. Okay. Szkoda, że na ten fort nie zdążyliśmy, tylko jakiś Krym mi wleciał. Weźcie się rozejść, okej. Okay. Tego nie rozbiję, bo to są najemnicy. Strasznie mi się nie podoba ta nowa mechanika o kurwa. Czy wy mają czekaj, czy wy nie mieliście moralków? Moi mieli tak gówniane moralki. Co to było? Gdzie oni się nie wycofają? Tu się cofają. O, ty, bo ten. Nie wiem, gadać, że mi odbijesz jedyną prowincję. No co za dzban. Ja tam teraz muszę iść. Dwa. Mogę coś nawracać? Chrześcijan, Grodno, nawracaj. Co za dzban. Tak, przedłużaj, 113, muszę. Wiem, że to mi trochę hajsu zabiera, ale na początek mi... O, dobra. Popierdzielaj wszystkim. Ale tutaj jest jednorazowy zastrzyk gotówki, a dwa, że daje ten merkantynizm śmieszny. Dobra, patforcik. Czy my chcemy to jeszcze kontynuować? Ja bym to pisował, najpierw bym ciebie wyrzucił. Jest. O, 57 warscora, nice. Teraz bym... Tutaj jest przejście teraz? Nie, nie ma przejścia. Teraz bym ciebie pisował. Oh, dobra, Besarabii nie weźmiemy. Chyba, że czekamy, aż Osman spisuje. Bo co Osman może zabrać? Osman może zabrać te prowincje i Besarabię może zabrać i teraz mi to może zabrać. Czy jest jakaś koalicja? Ty, jakbym sobie zrobił granicę z tymi? Nie, dobra. Pieniądze. A, ty nie dasz 380. Ile to jest? A War Repsy do tego wciśniesz? Jak nie, ziomek. Nie no, bo tam dużo warscora mi przepada. Daj coś jeszcze. Daj coś jeszcze. Nie bądź taki. Daj coś jeszcze. Daj coś jeszcze. Tyle warscora mam ci z Afryko zostawić? Nie no, ziomek. Daj coś jeszcze. No i teraz? War Reption? Dalej nie. Dalej nie, nie. Nie zostawię ci 20 warscora. Dawaj. Dawaj. Dawaj, chciwie do końca. Chciwie do końca. Ej, no czemu ty nie lecisz? Chciwie do końca. Chciwość. Możecie jeszcze to zdobyć. Okej. Okay. Zaraz mi się kończy Litwa. Dawaj, żeby Osman mi tego nie zabrał teraz. No nie zdążysz już. No. No. Dobra, 60 warscora. Ziomek. Słuchaj, mordo kochana. Dalej nie. No jak nie? Nie oszukujmy się, twój kraj istnieje bardziej teoretycznie niż mój, mogę ci zrobić stack IP karmi, co ty na to? Co ty na to, by zrobić ci stack IP-ka? O, cyk. O, teraz chcesz? Teraz zrozumiałeś swój błąd? Super. Więcej prowincji nie chcę? Nie chcę więcej prowincji, bo będę od Litwy brał prowincję. A to jest mimo wszystko, tu już Polska, Litwa, Węgry coś myślą. Nie mam administracyjnych, żeby tego korować wszystkiego. Ja wolę te war repsiki, nawet jakby były gówniane. Mhm. Tak, kopalnia złota, dojście do Wołoszczyzny. Jest. Okej, okay, nice. Duża taktyka działa. Fajnie, jakby Turek nie wziął tej Besarabii. To wtedy ja bym sobie to zabrał i miałbym dostęp do morza jakiegoś. Mogłem też sobie brać tak, żeby odciąć Osmana, ale to musiał brać tak.
Czekaj, tak bym musiał wziąć, to bym musiał wziąć, to, to i to. No w teorii mogłem, ale wtedy bym musiał tylko to brać. Teraz tak. Zredukuj. Skoruj. Płać pożyczka. Nie mamy pożyczków! Ale zaraz kolejnego weźmiemy. Ale nie mamy pożyczków! Jee, pierwszy raz kiedy nie mamy pożyczków. Jee, idziemy na Litwę. Totalen Krieg. Cały czas wojna. Non-stop wojna. Oh, nice. Jak tam kopalnia złota? Gówniana. Ale jest. Jest? Jest. Nie ma co drążyć. Robimy jeszcze jednego klejma. 40. Zdążymy chyba jeszcze jednego klejmika. Ty, my nawet zarabia? A nie, bo czekaj. Ja będziemy z Warrepsów. Jeden dukat. Minus 5. O. Aż nie biedny jest ten nasz kraj. Nawet nie wiem, co mam wam powiedzieć. Jak my mamy z tym Crownlandsami? 31. Nie, nie mogę. Nie mogę przyznać im przywilejów za to, bo na lepszą kawalerię, bo nie mogę. Co wy chcecie? Tolku. Czy my jesteśmy w stanie nawrócić Tolku? Nie jesteśmy w stanie. Ciebie nawracamy? Nawracamy. Base Products. Mogę ciebie. Gdzie ty chcesz? Base Products na 3. Raz. Na 3? Na ile? 4, okej. Okay. Nie mogę na 4, bo... Tak i tak, o. No i zarąbiście. Dobra, słuchaj, Mord kochana. Aha, mamy regencję. Shit. Wrócę do was, jak się regencja skończy. Abemus, jak to gadali w Watykanie? Mamy Abema drugi, połoch, 3, 2, 4, lecimy na Litwę. Ja totalen krik. Szczecin będzie się bić. Czy my chcemy, możemy wezwać krzyżaków do pomocy, czy my chcemy wasalizować Szczecin jako papeciaka? To by było interesujące. Jak ty masz klejmiki, Szczecinie drogi? A to jest Brandenburgia, która by nas kochała. Tylko byśmy musieli zdradzić Teutonic Order. Kurde, walczyć z cesarzem tak od razu, jako kozacy, trochę nas nie podnosi, a w ogóle z Jusów, jak już tak przechodzimy do wojny dalej i tak dalej, już tam rozbrojenia HR-e, to Moskwa zerwała sojusz z nami, bym się nie zdziwił, ale od razu co zrobiła, to wzięła sojusz z Osmanem. Nie wiem, czy wy rozumiecie, Moskwa, Ottoman, sojusz, my jesteśmy pomiędzy, taka kanapeczka ukraińska. Ale lepsze jest to, że potem Moskwa zagwarantowała nam niepodległość. Ja chyba źle odczytuję intencje Moskwy, ja myślałem, że my jesteśmy przyjaciółmi, oni traktują nas jak papeta, także bywaj tak. Ale właśnie im podpierdzielę całą Ukrainę, mam nadzieję, to zrozumieją, w czym problem. Dobrze, więc teraz tak. Totalen Krieg, ja im wypowiem wojnę. Czekajcie, czy ja mogę ten Szczecin osobno wezwać? Ile ty masz warscora? Ty w sobie masz 27, czyli nawet ciebie dwa razy... Mogę ciebie, nie muszę ciebie osobno wzywać. Polska, nie no, nie mogę ciebie osobno wzywać, porąbało cię. Ale wezwiemy Teutonic Order do pomocy. Powiedzmy, że walczymy o Cerengiskow, jest. No i lecimy, musimy tu na spokojnie wygrać, tylko forty może byś odpalił zając, może byś forty odpalił. Ja myślę, że odpalenie fortów by nam troszeczkę pomogło. Podprowadźmy armię pod granicę. Diplomatic Reputation minus 1. Tylko wspomniałem o tym, o... Co Personal Union? Co Personal Union? Dawaj tu Royal Mariaże. Z czym tu Royal Mariaż? Z tobą Royal Mariaż? Mamy Royal Mariaż. Ciri, jakie wielkie! Gruzja. Gruzja zaatakowała Circazję. Zerwałem ten sojusz z Circazją. I Teodoro... O, Teodoro. Teodoro, dwie prowincje. Boże, jakie tu sojusze się robią. Trochę mieszamy w świecie, ale to nic. Na pewno mogę ten Teutonic Order, Moskwa, Mariaż, konwersja, no tak średnio bym powiedział, tak średnio, średnio. Okej. Okay. Wyrzuciłem w końcu tych najemników. I zatrudniłem armię. Nie jest za wesoło, ale spoko. Jakby co, mamy dużo wargo... O, czekajcie, limit militarnych. To boostuj prowincję, boostuj prowincję. Development cost jest. Kijów może zostaw na tego i na instytucję. Na przykład... Co tu możesz zboża boostować, bo to jest local force limit. No, no i cyk. No, sobie po bożemu. I to też sobie pobustuj po bożemu. To jest state. Aha, i to jest jeszcze ty jesteś state'em. Krówki. O, jest zarąbiście. Boostuj. Więcej force limitu, więcej manpowera. Zarąbiście. I Krym. Znaczy, Kotoman zjadł Besarabię. A wy jesteście niezależni. Sojuszu z Polską. Widzę możliwości różne, ale to zaraz. Połącz mi was, jest. Wypowiedz wojnę, ja. Wezwij was, jest. Zrób ciebie, jest. Talent click, jest. Zrób na ciebie, jest. Z kim walczysz? Z Krymem Ottomanem. Co ten Ottoman robi? Wenecja, Naxos, o jest.
Jak my tego Osmana zniszczymy, to ja nie mam pojęcia. W granicach pierwszej Rzeczypospolitej był Konstantynopol, pamiętajmy o tym, także no może być ciężkawo. Może być bardzo ciężkawo. Buduj siatkę szpiegowską. Następnie wojna z Polską. Kurde, powoli agresywna ekspansja nam się zacznie wbijać, nie? No, powoli. Powoli te nasze raczyska zaczynają wychodzić. Idź na Smoleńsk. Boję się, że tu Rosja zaraz wejdzie. Ona tylko czeka. Ona też nie ma trosa z Litwą. No właśnie, ona tylko czeka. Ona nawet nie ma claim. Nie, ma jednego claima. Ona tylko czeka, ta Rosja. Dobra, mamy Wargola. Nice. Trade efficiency 100 dukatów, 50 deep pointów. No nie, no nie oszukujmy się. I tak będziemy brali pożyczki. Te 100 dukatów w to czy w to. O, dyplomatyczną przyjmiemy. No i nice. Można, można. Panie drogi Krzyżaku mój, Teutonic Order zjedz tam, znaczy Szczecin podbij, zwasalizuję ja. Dobrze. Nie, idź stąd Krzyżaku głupi, idź tam oblegać. No co za dzban. Bracisław von Wolgost. Wolgost jest tutaj. Mamy 6 na 4, to by było 7 na 4. Royal Mariage z Moskwą spadnie 5 na 4, czyli 6 na 4. Docelowo z Hercegowiną też będziemy się żegnać. Bo ona ma sojusz z Wołoszczyzną, więc byśmy potem Hercegowinę z was... Aha, to z powrotem mi relacje, bo już tu myślę przyszłościowo, nie jak Osmana rozbierać. Tak. Kurde. To nasza Ukraina taka raczyskowa będzie wyglądać, taki rak, który się rozlewa. Czekajcie, bo mi staczek chce mu polować. Uciekaj staczkiem tym! Ran, bo cię gonią! Nie, chcą to odbić. Dobra. W sumie ty nie musisz tu wszystkim stać, nie? Możesz iść na ten drugi fort równie dobrze. Znaczy jest ryzyko, że... Jest drobne ryzyczko, że się wbiją. Teutonik poszedł tam, gdzie miał pójść. Jest Teutonic Order. Teutonic Order sobie zwiedza Karpaty. Tak też może być. Tak też może być. Daj tu drugiego generała. O, właśnie tego. Zostań na razie tu. Z ciebie wypuścimy staczka. Jest. Idź na pomoc. Okej, super. Więc i odetniemy Moskwę praktycznie. Dobra, Kowno. A, nie, czekaj, mi padło Kowno. Shit. Okej. Okay. Nie no, co za Teutonic Order, czy Infiltration Magnus Bastards will no longer access to our secrets. Co wy mi tu robicie? Bastardy jedne. Oblegacie też Teutonic Order, to w sumie dobrze. Co mam do przyjęcia? Militarną. Militarnej na razie nie chcę. Ha, 699 punktów. Hehe, 69. Nie wiem, na Ukrainie nas to bawi. Klejmuj dalej tych Polaków. Ta Polska poklejmowana. Jest. Dobra, Smoleńsk is over, nice. Tu zapraszam. Tu zapraszam. Okej. Okay. Nie wiem jak wbić tego Power Projection w razie czego. Jakbyście mówili, zając czemu Power Projection nie wbijasz, ja wiem już na kim. Musiałby powiedzieć wojnę rywalowi. Czyli w sumie Polsce wypowiem, albo Great Ordzie. W sumie chyba w Great Ordę teraz pójdziemy, bo to jest spora agresywna ekspansji z katolikami, chrześcijanami. I zaraz znowu wbijemy, pójdziemy trochę w Great Ordę. Zaraz to jest problem, bo to są bunty. A, ale gdzieś tutaj w Nogaje, Gazikumy i Gazikum Papet potencjalny. Boże, my jesteśmy tak słabym krajem, jak chce jakieś papety robić. Przecież to nam się zbuntuje. O czym ja myślę? Trus z Polską się skończył, no właśnie. Mógłbyś być użytecznym Teutonic Orderem? Czy wy widzicie, że on biega w kółko cały czas? Te 12 tysięcy... A weź tu stań. By nic głupiego nie robili. Dobra, podole i solver. Agresywna ekspansja teraz się przyda, jest. Agresywna ekspansja teraz się przyda. Jak najbardziej. O, chyba idą. W końcu chyba zrozumieli. W końcu chyba zrozumieli, co im pingowałem. Weź poczekaj, to są lasy. No właśnie, oni się nie będą wbijać. Przypominam, że mamy 110 dyscyplin, jakby nie patrzeć. Przejdź tędy. Niech oni sobie tutaj biegają, odbijają to. Nie jest problem. Już widzę, że Szczecin też w góry pojechał. Ludzie z nadmorza poszli w góry. Dobra, możecie to sobie odbijać. Ja wam w tym czasie oblegam stolicę. A Brandenburgia znowu wbije się w Polskę. To my szybko kończymy tą wojnę. I my w Polskę też się wbijemy w ten sposób, że od nich tylko pieniądze zabierzemy. O, mamy dziedzica. Proszę jakieś 666 co najmniej. Co najmniej 666. Pokaż, że jesteś dobrą amebą. Ameba 3. Ameba 3! Ja pierdolę. Dobra, roboczo się nazwiemy ameba, bo ja mam prestiżu, żeby cię wyrzucić. Ale te 602... Jak tylko będzie prestiż, chłopie, wylatujesz. Oj, wylatujesz. No i aż generał nam zginął. Złota era. Nie no, ale to ten Ottoman będzie porąbany jeszcze w sojuszu z Moskwą. Nie wiem, jak ja go mam poniszczyć.
Chyba, że Mameluk będzie naszym... Bo w końcu Ottoman uzna, ej, ale ten Kijów, ci kozacy, to jednak byśmy ich poniszczyli też, nie? No właśnie. Czy ja zdążę wam zniszczyć armię? Wy uciekacie, tak? Spróbujmy zniszczyć armię Szczecina, bo jakby on zdobył stolicę Szczecina, to powinniśmy zdążyć. To chłop chciałby pisować. Ale chyba nie zdążymy, bo to trójka idzie, chyba przegram tą bitwę, jak dzban, tak? Jak dzban przegrywam tą bitwę. Wycofaj się do Malborka. Znaczy do królewca, jest. Kurde, liczyłem, że zdążymy i wtedy bym z nim zniszczył armię, ten by zdobył i oni by chcieli pisować. Nie no, potrzebuję punkciorów, dawaj. Nawet jakbym przyjął tą jedną militarną do przodu, to by nic nie zmieniał. Tylko nie wbijajcie mi się w Wilno, proszę. O, zdobyłeś Szczecin, nice. Teraz pytanie. Zrobiłem klejma, czy jeszcze nie? Zostaw już tych Polaków biednych, potrzebuję dyplomaty. Tak, to jest tylko tracimy, tak, no spoko, kolejny merkantylizm z Afryką. Drogi Szczecinie. Nie, bez sensu, ta wasalizacja mi nic nie da, ja go nie poszerzę. Ja go nie poszerzę, mogę mu zrobić Force Legion. O, będzie ten, będzie prawosławny. I będziemy mieli questa zrobionego na tego, na erę reformacji. A, bo w ogóle tego, czekajcie, ja wam jeszcze nie mówiłem. Prawosławny Szczecin. Tak, protestanci się odpalili, więc zaraz się skończy era odkryć. Lada dzień i będziemy już mieli jednego questa tam zrobionego. Dobra, nice. Nice, 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 nice. Weź tym. Odbij mi to, proszę, ja ciebie. Okej. Dobrze, dobrze, że się nie podkusiłem, żeby to wasalizować, ale tak samo dobrze byłoby zakończyć ten odcinek, więc co? Łapek górę, soczysty komentarz, widzimy się już jutro, gdzie kończymy Litwę, atakujemy Polskę, grabimy Polskę, idziemy w Złotą Ordę, atakujemy Wołoszczyznę, wasalizujemy Hercegowinę, dobijamy Mołdawię. Może gdzieś w końcu dojdziemy do morza, bo na razie najbliżej do morza nam w sumie Osmana, nie, najbliżej na razie do Bałtyku, jakby nie patrzeć. Nie, chociaż tutaj tego też nie, chyba najbliżej nam na razie do Adriatyku tak naprawdę, jakbyśmy mieli podbijać. Przez Węgry, potem przez Cili. No. Dobra, na razie.